Na świecie co roku marnuje się ponad 1 miliard ton żywności, w Europie 100 milionów, a w Polsce wyrzucamy średnio 9 milionów ton jedzenia każdego roku. Statystyczny Polak marnuje 52 kg jedzenia rocznie. Polska jest na niechlubnym 5. miejscu w Unii Europejskiej wśród państw najbardziej marnujących żywność. Największe grzechy chyba każdego z nas to przede wszystkim robienie w nieprzemyślany sposób zakupów. Często chodzimy do sklepu głodni i wtedy nasza fantazja zakupowa jest większa, kupujemy więcej. Nie sprawdzamy też etykiet, nie sprawdzamy dat do przydatności do spożycia, a także kusimy się często na różnego rodzaju promocje i kupujemy często produkty, które nam są niepotrzebne i których później nie wykorzystamy. Także w lodówce należy w przemyślany sposób układać jedzenie, warzywa, owoce na dolnych półkach, produkty gotowe w wyższych partiach lodówki. W ramach naszego programu Taste and Share, który uruchomił Electrolux wraz z ekspertem food sharingiem, właśnie dzisiaj ruszamy. Zachęcamy ludzi do na przykład gotowania z jedzenia, które nam pozostało z poprzedniego dnia. Sugerujemy wiele przepisów, w których możemy wykorzystać właśnie te produkty, które nam się wydają już niezdatne do spożycia, czy też owoce, które nie wyglądają zbyt ładnie, ale nadają się do spożycia. Także sugerujemy i zachęcamy do gotowania z resztek. Ponadto dzisiaj uruchamiamy aplikację mobilną, która zachęca ludzi do wymieniania się tym jedzeniem, które jest zdatne do spożycia, ale wiemy, że go nie zjemy, bo nie wiem, wyjeżdżamy na urlop, wyjeżdżamy na weekend, zostaje nam w lodówce wiele produktów. Aplikacja Taste and Share, bezpłatna aplikacja, dostępna jest na dwóch systemach i każdy z nas może wywiesić zdjęcie swoich produktów, które chce oddać komuś. Z drugiej strony inne osoby, które nie wiem, potrzebują jedzenia, wiedzą, że chcą przygotować jakiś posiłek, mogą sprawdzić i skomunikować się poprzez aplikację i wymienić się właśnie tym jedzeniem.